Cześć wszystkim, z tej strony Admiros, witam was kolejny raz, w odcinku z gry Worms Revolution. Mamy misję 16, 8 z 8 z mapki Strach. Ja lubię cmentarz nazywać, dobra, cmentarz, koniec, kropka. Mamy bossa, dr Franken Robal. Oho, tym razem przyszedł czas, by zmierzyć się z bossem. Miejmy nadzieję, że uważałeś i potrafisz wprowadzić swoją nowo poznaną wiedzę w życie. Życzę powodzenia. Dobra, jedziemy z tym bossem. Będzie łatwy na pewno. Sentry guns and the boss worm might sound like a trendy name for a college band, but right now it's what's going to kill you. Use the natural cover of the environment and always steal what you can from each of the enemy worms before you dispatch them. This is a mission into hostile territory. Keep low at all times, but if you pass a shop, we need milk. Head for the boss worm. He'll know you're coming and will be launching airstrikes at you. Use what natural cover is available. Forget the milk. Tony's just come in with some. The boss worm, a grotesque slug of an individual, but an expert marksman. Stay out of his line of sight, he never misses. Use the items you've collected from his fallen henchmen to ruin his day. No dobra. Zobaczmy, jak to w ogóle wygląda. Okej, jestem sam na polu bitwy. Mamy pełno przeciwników. Dobra, może nie powinienem tracić czasu i już pobiec do pierwszego przeciwnika. Mamy się po prostu chować przed działkami, z tego co widzę. Tutaj jakiś wielki woltomierz ukryty. Co my tu mamy? Strzelba, Uzi, napad. Dobra. Aha, to jest jego chyba ekwipunek. Coś mu mogę zabrać. To palnik mu zabierzemy. Okej, ten skill napad jest całkiem fajny. Całkiem spoko. Dobra. O, patrzcie. Atakuje nas. Na szczęście nic nam nie zrobi. Czyli w tej misji po prostu bawimy się w takiego złodziejaszka. W takiego cygana. Będziemy kradli. Jestem cyganem i okradnę was wszystkich. Dobra, tego też okradniemy. Zobaczymy, co on ma. Pewnie to samo. Okej, młot pneumatyczny, Uzi, belka. Belka może się przydać. Dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, jego kolejka jest teraz. Ale chwileczkę, chwileczkę. Tu mnie może działko zabić. Chyba jeszcze raz go okradnę. Okej, jeszcze jedna belka. Mam nadzieję, że to nie, teraz nie będzie jego kolejka. Nie jest, więc dobrze. Tylko właśnie, pytanie jest, czy ja mam zabić jego tych sprzymierzeńców, czy mam ich nie zabijać. Ciekawe, czy to jest wymagane. Kurczę. Nie wiem. Okej. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że muszę ich zabić. Mimo iż są na żółto, to jednak chyba muszę ich zabić. To już jest tak naprawdę, nie mam pojęcia. Zgaduję, że muszę ich zabić. Ale zanim to zrobię, to jeszcze raz ich okradnę. Dobra, to się nie przyda. Belka. Dobra, Uzi sobie weźmiemy. Dobra. Strzelba nieskończoność.
Okej. Okay. Boom. Boom. Headshot. Trochę oberwał, ale teraz jeżeli... Muszę się schować. Bo chyba teraz będzie jego kolej. On ma 300 punktów życia. O nie. Niedobrze. Chyba nie oberwałem aż tak mocno. O, nic nie oberwałem. Świetnie. Bardzo dobrze. Tylko, że jak do niego dojdę, to mi się skończą naboje, skończy mi się wszystko. Dobra. Jakoś to przeżyję chyba. To co, jeszcze raz kradniemy. Belka. O, pięknie. Teraz pięknie się udało. Już nawet wydaje mi się, że wiem, co powinienem zrobić tutaj, w tej sytuacji. Dobra. Mamy belkę. Postawimy ją tutaj, żeby nam działko nic nie zrobiło. Czy ja ją dobrze postawiłem? Z czasem nie ma tam jakiejś małej szparki, że naboje przelecą? Nie wiadomo. Zobaczymy. O, oberwałem coś. Jeden punkt życia. Okej, okay, strzelba nieskończoność. To sobie postrzelamy. Chyba już mogę go zabić. On już się chyba nie przyda. Dobra, zginął. Zobaczymy, co łapacz ma przy sobie. Może ma jakąś przydatną broń, którą będę mógł zabić tego doktora Frankenrobala. Ale nie wiadomo, zobaczymy. Dobra, przeczekał sobie kolejkę. Okej, powinienem się przekopać, powinienem dać radę. No w sumie bez problemu. No, coś się wydarzy. Caution! The boss worm has a pet called Sammy. Sammy the shotgun. And he never misses with it. Aha, dobra, spoko. Czyli będzie do nas strzelał ze strzelby. Na daleką odległość i nigdy nie podłuje. Okej, teraz sobie przeczekał. Bardzo dobrze, że przeczekał. Nie, działko nie powinno mi nic zrobić, tak naprawdę. Młot pneumatyczny. Już więcej się nie da zabrać. Myślę, że powinienem teraz... Kurczę, jego kolejka. Pewnie czymś mnie uderzy teraz. Niedobrze. Powinienem się go pozbyć. Działko mnie straszy. Okej. Okay. Poszło rewelacyjnie. Mamy jeszcze jeden strzał, tylko że... Czy ja dam radę tutaj przeskoczyć? Oj, chyba nie dam. To sobie się schowamy po prostu i strzelimy sobie gdziekolwiek. Wydaje mi się, że... Po środku będę mógł postawić belkę spokojnie. Jedno, mi to chyba wystarczy. W sumie nawet nie będę musiał go zabić, bo z tego co widzę, tutaj mamy kawałek zielonego terenu. Dzięki czemu po prostu go tutaj zrzucę i na wybuchnie on spadnie do wody. Pięknie po prostu będzie. Dobra. Belka postawiona. Tam-taram. Całkiem przyjemna misja, takie powinny być wszystkie. Nie za trudna, nie za łatwa, taka w sam raz. Tam-taram. Ale to działko mnie denerwuje. Dobra. Stąd chyba powinienem spokojnie skoczyć. Tak. Tutaj nie będę ryzykował.
bo pewnie bym tego nie przeskoczył, bym po prostu uderzył się o kawałek terenu i bym spadł. No i co zrobi przeciwnik? No poczeka se. Nawet ze strzelby nie strzela, to jest dziwne. Wydaje mi się, że powinien strzelać. Dobra, poskaczemy sobie do niego. I być może wykończymy go już w tej kolejce. Ale byłoby fajnie. Ogniste uderzenie, nieskończoność. No to co, pożegnamy się z nim. No. Żegnaj, Frankenrobalu. Całkiem łatwo poszło z tobą. Well, that was a skirmish and a half. Or do I mean a wormish and a half? No, I mean skirmish. No i misja zakończona. Całkiem szybko poszło i łatwo. No może nie aż tak łatwo, ale było przyjemnie. Muszę przyznać, ta misja była całkiem przyjemna. Tak więc kończymy ten odcinek. Jeżeli podobają wam się moje materiały, to zapraszam do komentowania, klikania łapek w górę i subskrybowania mojego kanału oczywiście. No i to wszystko z mojej strony. Dzięki za wszystko i do zobaczenia w następnym odcinku z Wormsów. Trzymajcie się, cześć!